Zawsze ja też porównuję swoją pozycję uprzywilejowanej osoby, i moje życie jest uprzywilejowane, pomimo tego, że przeżyłam dużo strat, jednak do innych żyć, które nie są w ogóle uprzywilejowane. Ludzie przeżywają potworne rzeczy, wojnę, co się dzieje teraz w Gazie, co się dzieje w Ukrainie. I zawsze, jak o tym myślę, to wtedy właśnie mam takie poczucie, że w ogóle nie wypada narzekać, tak? Ja mm -hmm. przynajmniej coś takiego w sobie mm -hmm. mam. Mm -hmm. I mam taką w sobie determinację, że trzeba walczyć o to, żeby każdy dzień przeżyć w pełni. A w pełni to jest śmiejąc się, ironizując, biorąc życia garściami. Jestem tego typu osobą, ale powiem ci szczerze i widzę, że ty też jesteś tego typu osobą, że nie jest takich ludzi dużo. Ja często bardzo irytuję tak. ludzi, wzbudzam w nich jakąś niechęć, uważają, że jestem nie wiem, wyższościowa, oceniająca, bezczelna, arogancka. Woleliby pewnie, żebym.